10 ludzi, którzy zginęli w rajdzie Dakar. Rajdy Dakar to najniebezpieczniejszy rajd na świecie. Dotąd śmierć na pustynnej trasie poniosło wielu ludzi. Przedstawiam wam 10 najciekawszych przypadków. Jeśli kogoś interesuje tematyka rajdów bądź ogólnie motoryzacji, to zapraszam na kanał NACL, gdzie na pewno dowiecie się czegoś więcej. 10. Patrick Dodin. Jest to pierwszy zgon w historii rajdu i miał on miejsce w pierwszej edycji w 1979 roku. Zmagania rozpoczęły się 26 grudnia 78. Roku w Paryżu, zaś zakończono je 14 stycznia 79 roku w senegalskim Dakarze. Francuski motocyklista Patrick Dodin zginął 6 stycznia w okolicach Agadeszu w Nigrze. Ogólnie rajd był bardzo ciężki dla motocyklistów, gdyż z 90 kierowców na metę dotarło jedynie 24. 9. Thierry Sobien W 1986 roku odbyła się ósma edycja rajdu. Był to jeden z najtragiczniejszych rajdów w historii, gdyż zginęło w nim aż pięć osób. Wszystko zaczęło się od śmierci Japończyka, Jesuko Kaneko, który jeszcze na terytorium Francji został potrącony przez samochód. Później 14 stycznia rozbił się helikopter, w którym leciał Thierry Sobien, twórca rajdu Dakar wraz z trzema innymi osobami. 8. Charles Cabaneau 13. edycja rajdu miała miejsce w 1996 tym pierwszym roku trasa prowadziła między innymi przez Libię i Mali i to właśnie w tym drugim miejscu doszło do tragedii. Kierowca ciężarówki pomocniczej z Francji został zastrzelony przez malijską armię w Mali. Szczegóły nie były dostępne, miał 34 lata. 7. Gis Lalaj, 14. edycja terenowego rajdu Dakar odbyła się na trasie paryż kapstadt Trasa biegła między innymi przez Libię, Angolę i Namibię. Francuski motocyklista rajdowy i endurowiec, zwycięzca rajdu Dakar w 1989 roku, zmarł w 1992 roku z powodu obrażeń, jakich doznał podczas wypadku na trasie rajdu. 6. Michael sen -Sain. 16. edycja rajdu to 94. rok. Startowało 259 pojazdów, z czego do mety dotarło zaledwie 114 pojazdów. Podczas ósmego etapu Michael sen -Sain stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się, ginąc na miejscu. 5. Laurent Gwegen, 18. edycja terenowego rajdu Dakar, która odbyła się na trasie Grenada-Dakar w 1996 roku. Laurent uderzył swoją ciężarówką w kopalni w Maroku. Miało to miejsce 3 stycznia, a zarazem był to trzeci kierowca ciężarówki, który zmarł na trasie rajdu. 4. José Manuel Pérez i Fabrizio Meoni. 27. edycja terenowego rajdu Dakar, która odbyła się na trasie Barcelona-Dakar w dniach 31 grudnia 2004 roku 16 stycznia 2005 roku. Była to kolejna niezwykle nieszczęśliwa edycja, gdyż groźnego wypadku doznał w nim Colin McRae, a dodatkowo śmierć poniósł Hiszpan José Manuel Pérez po upadku na trasie oraz Włoch Fabizio Meoni w wieku 47 lat wskutek zatrzymania akcji serca. 3. Andy Caldecott. 28. edycja terenowego rajdu Dakar, która odbyła się na trasie w czasie Lizbona, Dakar. 23. ofiarą w historii imprezy był Andy Coldecott, Australijczyk, który rozwinął dopuszczalną prędkość i zmarł w wyniku uderzenia w głowę. 2. Thomas Barguin. 34. edycja rajdu Dakar, która odbyła się w dniach od 5 stycznia do 20 stycznia 2013 roku po raz piąty na bezdrożach Argentyny i Chile. Trasa po raz drugi wiodła przez Peru. Polacy w rajdzie po raz pierwszy wystartowali jako reprezentacja Polski w rajdach terenowych. Motocyklista Thomas zderzył się samochodem policyjnym jadącym pod prąd. Ratownicy stwierdzili śmierć motocyklisty na miejscu. Jeden, Michał Hernik, 36. edycja rajdu Dakar, który odbył się w dniach od 4 do 17 stycznia 2015 roku. Zarówno start, jak i meta rajdu miały miejsce w stolicy Argentyny, Buenos Aires. Na trasie trzeciego etapu, na 206 kilometrze odcinka specjalnego zginął polski motocyklista Michał Hernik. Przeprowadzona dzień po wydarzeniach sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Polaka było przegrzanie organizmu, a nie jak wcześniej ustalono wypadek. Krakowski kierowca debiutował na tej imprezie. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!